Hej, witajcie tu z Aversji w kolejnym odcinku z Ace Grimm Sonic Adventure DX, który odlekał się tak długo, ponieważ bardzo głupie błędy popełniłem przy tych dwóch postaciach ostatnich. No nic, co się odleczy, to nie uciecze i przybliżamy się powoli do końca naszego Let's Playa. Tutaj z góry zapowiem, że następnym będzie jednak Kingdom Hearts 2, to jest już ostateczna i nieodwołalna decyzja. A w międzyczasie serią poboczną będzie zapewne Mega Man 8. Przynajmniej to, co do tego czasu uda mi się przetworzyć i nagrać. Gamma jest drugą maszyną z serii S100. Gamma. Alfa, beta, gamma, delta, tak? To są pierwsze cztery, więc powinny być trzeci jakby... Nie wiem, dlaczego robotnikowi nie chciało się stworzyć alfy? Chyba, że nawet bety nie ma, czy coś. Zobaczymy. Jesteśmy z powrotem tu, w Final Egg, w tej bazie w mistycznych ruinach Eggmana. O, wybaczcie. No, tu jesteś. The shooting range is through this door. Strzelnica. Your big brother E101 Beta. Mówiłem, że nie chcę mu się stworzyć alfy, tylko pojechał od razu z betą. Chyba nie ma S100, prawda? Jest drugim robotem, więc nie ma S100. No i co jest za sens robić roboty mniej zaawansowane od poprzednich? Nie wiem. Jak wiemy, Eggman jest genialny. I teraz... mechanika gry Gamma. Otóż Gamma ma licznik czasu, tak jest. Ma licznik czasu, w którym musi misję wykonać i możemy go zwiększyć przez zestrzelanie celów, jak zresztą widać tutaj w tym tutorialu. Oczywiście, że Gamma też bazuje na pierścieniach. No i co? Gamma potrafi strzelać, więc to w ten sposób ukatrupia zastępy przeciwników stojących na drodze. To z tego, że niektóre to roboty robotnika, nawet w początkowych fazach gry. No i na razie może tak niczym więcej się nie wyróżnia, ale... Okay then, Gamma. Here's your test. If you want to stay on board, you must be able to pass it. O, jak nie przejdziemy testu, to wylecimy za burtę. Aha, fajnie chodzi w powietrzu. Almighty Egg Carrier is a flying fortress that needs a good crew. Come forth, Beta. Beta jest fajny, bo ma dwa działka. Poza tym wygląda dokładnie tak samo jak Beta. No dobra. To idziemy. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, ponieważ już po paru sekundach gry mamy pierwszego bossa, który zresztą nie jest nawet taki trudny. No widzicie, Beta, który potrafi latać. No nic, ale już go ukotpiliśmy, więc już sobie nie polata. Ho, ho, ho. Transformer. So you want to come along with us, eh? No, taty durniu. Okay, okay. We could always use a spare set of parts, I guess. You have special permission. No nic. Pokonaliśmy Beta, a on tak przejdzie. A jakby Beta pokonał nas, to on by tylko przeszedł, a nie my. Wytyfy.
Dobra, jesteśmy na pokładzie krążownika Eggmana. Czy lotniskowca? Lotniskowca. Fajnie, będzie wygłaszał wielkie przemówienie do czterech robotów. Aha, testing 1, 2, 3. That's so cliché. You, the egg carrier crew, are here today. Yes. To hear a very special announcement. Behold, it's a tailed frog. Eggman, rozwaliłeś mój system. It's absolutely vital to my plans. Eggman rozwala systemy. I command you to locate this frog immediately. You hear me? Or I kill you slowly. Just bring it to me. We haven't got time to waste. So come to attention. No, wygląda na to, że cóż. Eggman uznał, że to roboty w pokroju gamy są najlepsze dla jego planów, więc potworzył ich jak jasny gwint. O, a to... Krym! Nie uciekaj. Nie jest to drugi Tails, a postać, która nazywa się Krym. Raczej anime odgrywa jakąś ważniejszą rolę niż sobie latanie. A i w Sonic Heroes też, nie zapomnijmy o tym. Dobra. Ogoniasta żaba. Wow, ale fajny Transformer. No jest faktycznie Morden Miss DI. Ugama. No i teraz musimy zniszczyć przeciwniku, żeby wyrobić się w limicie czasowym. To jest chyba najważniejsze, grając gamą. To, że musimy się koncentrować na wybijaniu przeciwników, bo inaczej nie będzie nam starszyło limitów i oczywiście przeciwników w kombosach także. Mimo to Gamma ma ten fant, że może strzelać, a więc robić więcej niż reszta postaci, jednak jest też jedną z wolniejszych, nie ukrywajmy. O ile Sonic Tails i Knuckles byli jeszcze w jakiś sposób szybcy, to... Jeżeli chodzi o gamę Big i Emi, to nie ma na co liczyć zbytnio. Jezus Maria, uciekać! Nie mamy żabę. Ale co to za dzyndzel na dole? Tak, mam trochę mniej emblematów z tego prostego powodu, że... Gram na pliku, w którym nie przeszedłem gry żadną postacią. Jak mówię, poprzedni mi się tak zwalił, że nie mogę już nic zrobić, a tutaj... Jesteśmy w tym świecie flashbacków. No data found. Location unknown. Faktycznie nie może być danych z czegoś, co jeszcze istniało przed robotami. To stwarza problem. Wow. Ciuciuki. A, to są czał, zwane przeze mnie ciuciulkami. Bo tak jest cool. Tyle ciuciulki. Ja go odprawiają na jakieś tańce dziwaczne. Om nom 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 nom. No, don't go any closer. O Boże, Tikal, nie bój się, tak. My jesteśmy tylko robotami Eggmana. Przyszliśmy rozwalić to miejsce w pył. Rozwalić to miejsce w pył w poszukiwaniu ogoniastej żaby, którą już mamy, ale i tak musimy rozwalić to miejsce w pył. My jesteśmy robotami Eggmana. Nie zauważyłem tego, co strzeże to. These little creatures are too vulnerable without its protection.
Nie wiem, czy my już wiemy, co to jest przypadkiem. Nie pamiętam z poprzednich flashbacków, czy miała taki kluczowy flashback. Now my father is trying to take their sacred home. It seems his heart is closed off to us all. Nie chcę wam zdradzić nic, więc zresztą myślę, że doskonale już wiecie, kim jest strażnik, ponieważ jeżeli... No powinno to być po prostu w poprzednich flashbackach, a jeżeli nie, to jeszcze do tego dojdziemy. Ja po prostu nie jestem pewien. To są moi przyjaciele roboty serii E. No, jak to nie? Eggman, chodź tu! Tu! Tu, ty głupcze! Tu! Baranie jeden, chodź tu! No dziękuję, w końcu żeś się pofatygował. No, jesteśmy zbyt fajni! Nie powiem, czego on nas dostał na tą wieść. Gama, oni ci chyba nie lubią. Just get me that bird. Ta. No dobra. Stoję przed wyborami trzech drzwi, mimo że taka scena została wyraźnie pokazane, w które wyjść, to Gama jednak nie wie i wchodzi przez te. Ja muszę przyznać, że kiedyś tej cutscenki się obawiałem. Naprawdę. Z tego powodu po prostu, co zauważyłem. Mianowicie nie wiedziałem, co jest za makabra to. No co, miałem 6 lat, jak w to pierwszy raz grałem. Coś w tym stylu, więc... Nie śmiejcie się za mnie. Beta? Beta. To jest beta? Tak, tak, cofaj się, chodząc do przodu. Gama! This is the wrong room. On na to! To był zły pokój. Nie, Gama po prostu może... Może zachować poker face'a nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nieźle, stary. Epicki close-up. Hej mi. Daj, byłaś taka wolna. A jeszcze wykrzyknik 1-1-1-1-1-1. Tak, i teraz będzie ta bardzo mądra pogadanka pomiędzy robotem a Amy.